Znamy uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów szkoły podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. Bez skrupułów. Niech się dzisiaj każdy dowie w całej szkole, że pierwszak to uczeń tylko jeszcze mały. Lubią go tu wszyscy, jest miły, wesoły. Codziennie punktualnie przychodzi do szkoły. Jak powiedziałem, dzisiejszy dzień to jest święto takie najważniejsze tutaj uczniów klas pierwszych. Ja wiem, że oni już są przygotowani, więc kończę. I teraz tak, słuchajcie drodzy uczniowie, tym takim zaczarowanym ołówkiem dzisiaj będę was pasował na uczniów zespołu szkoły podstawowej nr 15 i gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze w Sobieszowie. Próbuję uroczyście. Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę dbał o dobre imię klasy i szkoły. Będę dbał o dobre imię klasy i szkoły. Będę szanował wszystkich. Będę szanował wszystkich. Będę się uczył tego, co piękne i mądre. Będę się uczył tego, co piękne i mądre. Będę kochał i czcił swoją ojczyznę. Będę kochał i czcił moją ojczyznę. Ze swoją nauką i zachowaniem. Ze swoją nauką i zachowaniem. Tym zaczarowanym ołówkiem pasuje ciebie nauczennicę naszej szkoły. Również ciebie pasuje tym zaczarowanym ołówkiem naucznia naszej szkoły. Pasuje cię naucznia naszej szkoły. Pasuje cię naucznia naszej szkoły. Z przodu do wielbłąda z tyłu, do prosiaka była. Kunegunda dość niepiękna taka. 1,20 m wzrostu tyleś, samo w stanie, a w dodatku głupia była niesłychanie. Nauczyciele, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że jestem wśród was w tak ważnym dniu, bo dla szkoły nie ma ważniejszego wydarzenia niż pasowanie nowych uczniów, bo to znaczy, że szkoła się rozwija i takie maluche, a w tym roku to takie zdolne, niesłychanie, są dla szkoły bardzo ważne. Także ja chciałam pogratulować dzieciom przede wszystkim tego wydarzenia, jakim jest pasowanie na ucznia, bo to już jesteście pełnoprawnymi uczniami tej szkoły. Nauczycielom, że doszło już do tego momentu i rodzicom przede wszystkim, bo to dla rodziców, sama wiem o tym, no bardzo ważny dzień. Każdy rodzic bardzo przeżywa, kiedy jego dziecko idzie do szkoły i staje się już uczniem, bo od tego zaczyna się edukacja, która trwa, trwa i trwa. Także cieszmy się z tego dnia, bo to jest dzień bardzo radosny. Dzień.